Sesji Rady Miejskiej Planu Kontrolu. Serdecznie witam pana burmistrza, pana Romana Kaczmarczyka. Witam bardzo serdecznie naszych dzisiejszych jubilatów, a mianowicie witam panią Krystynę i pana Włodzimierza Jacyna. Witam państwa. Serdecznie również witam gości przybyłych z państwem tutaj na tą naszą dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Witam bardzo serdecznie pracowników urzędu, panią sekretarz, panią skarbnik. Witam nowego tutaj pana, który zostanie przedstawiony przez pana burmistrza, pana Grzegorza Szczygła. Witam serdecznie radnych, jak również witam mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Szanowni państwo, dostaliście państwo porządek obrad. Czy do tego porządku obrad są jakiekolwiek uwagi? Jeśli nie, to chciałbym tylko państwa poinformować, że na dzisiejszą naszą sesję przybyli prawie wszyscy, oprócz jednego radnego, pana Roberta Dębskiego, który jest dzisiaj nieobecny na posiedzeniu sesji, czyli mamy kworum, możemy podejmować wszystkie uchwały, które będą uchwałami prawomocnymi. Jako pierwszy punkt będzie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. No i cóż, przechodzimy do punktu drugiego, gdzie mamy bardzo fajny punkt, a mianowicie wręczenie odznaczeń, czyli medalu za długoletnie pożycie małżeńskie dla państwa Jacyna. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Pana burmistrza proszę o wręczenie odznaczeń. Ja będę towarzyszył panu burmistrzowi. Ja myślę, że najlepiej jakbyśmy albo państwa poprosili przed kamerę do nas i na tle kogła wręczymy odznaczenie. Bardzo proszę państwa. Dobrze. Szanowni państwo, 50-lecie to jest bardzo długi okres czasu, gdzie przez te lata ze sobą przeżywaliście. Razem ze sobą żyliście, były to i wspaniałe, wzniosłe chwile, jak również były to na pewno i chwile takie, które sprawiały problem w życiu waszym codziennym, jak każdego człowieka. I pozwolę teraz panu burmistrzowi na to, żeby udzielił państwu tego odznaczenia, które zostało przesłane tutaj na prezes pana burmistrza do naszego urzędu. Bardzo proszę panie burmistrzu. Wiem, że troszeczkę to mam tradycję, bo tego typu wyróżnienia i odznaczenia nadawane są na sali Urzędu Stanu Cywilnego. Natomiast dzisiaj poprosiłem o odstępstwo, dlatego gdyż jest to wyjątkowa sytuacja, bo państwo obchodzą 50 lat wspólnego pożycia. Jest to naprawdę, wydaje mi się, tak wyjątkowe, że poprosiłem, żeby odbyło się to wyróżnienie podczas sesji Rady Miasta. Gdyż państwo otrzymują medal od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Mirosława Komorowskiego, z dnia 22 lutego 2015 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. I tym medalem państwa w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczam. Gratuluję. A żeby to oznaczenie miało odpowiednią rangę, to informuję, że do tego odznaczenia są jeszcze legitymacje, bo każde oznaczenie jest udokumentowane w formie legitymacji i ja pozwolę sobie wręczyć w imieniu Rady wszystkiego dobrego, żeby pani zapali. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Od nas wszystkich tutaj obecnych proszę przyjąć te kwiaty. Dowód naprawdę wielkiego szacunku. Życzę nam dużo szczęścia i zdrowia. I to będzie 50 lat. Chciałbym jeszcze państwu wręczyć
gratulacyjny, to Grubisza z 5 cytatów. Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją. I proszę o tym pamiętać i z okazji 50-lecia rocznicy ślubu serdeczne gratulacje. To może marzowi nam jeszcze raz. Szanowni Państwo, no jest to niezmiernie miło tutaj widzieć tak dwie uśmiechnięte osoby, które wspólnie przeżyły 50 lat. Tak? No, proszę z bliska potem zobaczyć, jak śliczne są to oznaczenia. W środku są dwie rusze połączone razem, wewnątrz tego oznaczenia. I myślę, że symbolizują to, że Państwo nadal zawsze byli razem tak uśmiechnięci. Jeszcze raz dziękuję bardzo i proszę przejść do Urzędu Stanu Cywilnego razem z gośćmi. A ja ogłaszam 15 minut przerwę i tutaj jubilaci zapraszają na symboliczną lampkę szampana do Urzędu Stanu Cywilnego. Proszę bardzo. Schodzimy na 15 minut. Bardzo proszę w imieniu jubilatów.